Cześć, ja jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Nowe samochody DLC są już. I jest Bentley Bentayga. To będzie jeden z samochodów, którego Wam nie pokażę, bo mi się nie podoba. Raz, że nie jestem z wielkim zwolennikiem SUV-ów, a dwa, że ten samochód wygląda okropnie. Dla mnie Bentley, jak Bentley, to już Continental GT, a nie to. Brzydko wygląda. Ale mamy tu BMW i8, hybrydę, silnik 1.5, spalinowy i silnik elektryczny. Łącznie gdzieś około 370 koni mechanicznych, czy to były newtonometry? Już nie pamiętam, gdzieś tam koło, a może 355? Koni mechanicznych, coś to tam generuje. 1,5 tony wagi i same widzę, że niezbyt ładne malowania dla tego auta. Weźmiemy to standardowe, co? Standardowe malowanie jest najfajniejsze. Niech będzie standardowe. O, patrzcie, tu możemy sobie zmienić coś. Bardzo dobrze. Tak zrobimy. O, czarne? Nie, takie zbyt nudne. No, niech będzie to. Okej. Bierzemy. Za darmo. Nie lubię tego słowa za darmo, wiecie? Za tym słowem za darmo kryje się czasami więcej płatności, jakie musimy wykonać, niż jakbyśmy mieli coś kupić od razu. Serio. Wiem, co mówię. Zobaczymy, jak ten samochód brzmi. Myślę, że mała pojemność tego silniczka spalinowego to będzie gdzieś tam wyło. Nie wiem, co się będzie z tym działo. Podobają mi się felgi. Zobaczmy ten statek kosmiczny w środku. No chodź, pyk. No, ciekawie wygląda, ciekawie. Podoba mi się. Widać, że tak jakby było tutaj dużo przestrzeni, ale to jest samochód sportowy i on już nisko siedzi. Tu się praktycznie leży w tym samochodzie, nie? Tak jak widziałem Aventadora na żywo, gościu do niego usiadł i dosłownie tak. Siedzi, co? Leży, no leżał. Bardzo fajnie się otwierają drzwi, chociaż... Nie wyobrażam sobie wsiadać do tego samochodu, wiecie? Tak daleko by trzeba było tak wsiąść bokiem. No nie wiem, trzeba by było to kiedyś sprawdzić. Co do maski i tyłu, to nie można tego otworzyć. Żeby nie było, to jest samochód sportowy. Jakbyście nie widzieli. Klasa A, prawie wymaksowany. Czy coś możemy tu zrobić z nim? Zobaczymy... Ej, nie to. Zobaczymy, czy coś możemy tutaj z nim ulepszyć, zmienić... Zwłaszcza patrzę na te części wizualne, ale tutaj chyba standard. Tak jest. Nic poza standard. W sumie ciekawie wygląda ten tył. Kiedyś by mi się nie podobał, ale teraz powiem, że no wygląda całkiem, całkiem. Co myślicie o BMW i8? Chciałem powiedzieć i7, bo i7 to procesory i tak jakoś... Napęd na 4 koła mamy w standardzie. Możemy sobie tą pauzemkę zainstalować 3-litrową. Nie. Tutaj musimy... To jest troszeczkę taki... Już można powiedzieć, że kultowy samochód? Czy my możemy coś tutaj więcej stunigować? I właśnie, czy my tutaj tuningujemy tylko silnik spalinowy? Czy możemy na przykład zwiększyć moc baterii? Nie? To jest takie wszystko ciekawe. Na pewno zawieszenie moglibyśmy sobie tutaj zmienić. A, czy skrzynię biegów? No skrzynia biegów musi tutaj być, tak? Muszą być te przełożenia. A to ciekawe, tutaj start nam się pogarsza. No dobrze. Sprzęglo. Tu mamy automat pewnie, nie? Automacik najlepiej sobie poradzi z dwoma silnikami, niż jakby człowiek miał to robić. Ale jestem ciekawy, jak będzie ten samochód przyspieszał, jak będzie brzmiał. Więc co, ja może trochę grę podgłośnię, żebyście też posłuchali. Jeśli będzie co słychać. Zaraz zobaczymy. Zapisujemy zmiany. Pewnie są jakieś tam inne hardkorowe konfiguracje tego samochodu. Ale ja zostanę przy tym, co jest. Okej. Okay. Zobaczcie, jak się fajnie lśni. Podoba mi się ten kolorek. Spali kapcia, jak myślicie? Obstawiajcie. Spali kapora, jak dam gazu teraz na maksa? Czy będzie miał perfekcyjną przyczepność, która jest domeną silników elektrycznych przy starcie?
Uwaga. No, coś tam zapiszczało. I słychać, całkiem fajnie brzmi, tak trochę nawet rajdowo bym powiedział, ten silniczek spalinowy. Nie? Coś tam... Coś tam słychać. Nawet fajnie brzmi, bym powiedział. Nie brzmi najgorzej. Rajdowo. No w rajdówkach są małe pojemności tych silniczków pakowane, no nie? I one tak brzmią niekiedy jak kosiarki. Ale często brzmią też bardzo fajnie. No dobrze, to co? Przejdziemy może jakiś wyścig? Tutaj coś mamy. Akurat mamy Grand Tour Sprint. Okej. I co? I lecimy w klasie A, zobaczymy jak mi pójdzie. No wiecie, niektóre samochody w Forzie są takie, że wymiatają od razu i do innych trzeba przyłożyć więcej uwagi, ale widzę, że tutaj same i ósemki są, to jest kim ja się tu będę ścigał? Ja bym chciał się z jakimś typowym spalinowcem pościgać, z jakimś Mustangiem albo czymś takim. Mam fajny klakson. Patrzcie, jakie zegary mamy fajne. A nie mamy tutaj, nie jest taki... Mamy łopatki do zmiany biegów. To ciekawe, od czego jest ten silnik spalinowy. Patrzę na te zegary na razie. Tak, mamy tam zużycie energii albo obroty. Cholera wie, jak to funkcjonuje ze sobą. Wiem, jak mniej więcej działa hybryda w Aurisce, ale to chyba jest coś zupełnie innego. Mówię o Toyocie Auris, tak? Bo się interesowałem tymi hybrydami i powiem wam, że ogólnie jestem wielkim zwolennikiem innych napędów niż spalinowe. Brzmi dziwnie? No, brzmi dziwnie, rzeczywiście, ale jak będziecie mieli swój samochód albo już może macie niektórzy, no to zobaczycie, że silniki spalinowe to jest kupa, psuje się. Potrzebuje wielu różnych rzeczy, które korygują ich paliwożerność i które powiedzmy, że jakoś tam korygują ich wady, tak? Takie jak mała sprawność na poziomie 40%, gdzie w silnikach elektrycznych mamy sprawność powyżej 90%, powyżej 99% nawet. Zależy też od elektryka, tak? Ale ja jestem zainteresowany tym, co się dzieje teraz w motoryzacji właśnie pod względem tych hybryd, bo sam nie wiem, czy na przykład moim przyszłym samochodem nie będzie jakaś hybryda, chociaż to, co pokazuje Toyota, jest ciekawe. Na przykład mamy teraz Toyotę CHR, która miała premierę w zeszłym roku i teraz ona wchodzi już, znaczy produkcja seryjna już się rozpoczęła dawno, tylko że wchodzi teraz tak na rynek z większym butem. Najtańsza wersja kosztuje jakieś 73 tysiące złotych, czy 75 tysięcy złotych, a wersja hybrydowa zaczyna się od chyba 100 tysięcy, coś takiego. No i jeśli chodzi o Toyotę, to ta hybryda działa w ten sposób. W ogóle mi nie idzie, bo się staram, skupiam się na mówieniu. Ta hybryda działa w ten sposób, że na starcie, no nie, głównie. Możemy na samej hybrydzie też jechać, ale wtedy nie osiągniemy jakichś tam magicznych prędkości. Jeszcze raz zacznę, ok? Nie osiągniemy tam jakichś magicznych prędkości i mamy mały zasięg na samym elektryku. A jak mamy ten tryb mieszany, ok. Tak, że mamy raz spalinowy, raz elektryczny, no to przy wyższych prędkościach uruchamia się spalina, a przy niższych elektryk. No i ten elektryk pomaga przy ruszaniu i przy jeździe w mieście. I ponoć przy jeździe w mieście odczuwa się niższe spalanie paliwa. W zależności od tego, jak to jeździ. Bo można też jeździć z cięższą nogą, z trochę lżejszą. I jak ktoś jeździ z lżejszą nogą, to tam 4 litry można spalić. Realnie, nie? Bo tam na stronie producenta to podają oczywiście te
to spalanie dużo niższe, ale realnie to wychodzi jakieś 4 litry z tego, co się orientowałem na różnych testach. No a jak ktoś ma ciężką nogę, to czy w mieście, czy poza miastem, to palimy te 6 litrów. Do 7 raczej nie dochodzi. No bo też w tej Toyocie, na przykład Auris, to tam nie ma się czym rozpędzać za bardzo. Ponoć mułowaty samochód strasznie. Okej. Okay. Co to tutaj było? No jak ja się tam zahaczyłem? No powiem wam, że ten samochód, znaczy ciężko mi teraz porównać, tak, musiałbym się w klasie A pościgać z jakimiś spalinowcami, no bo tutaj mam do czynienia z samymi i8-kami, także ciężko, nie mam punktu odniesienia, nie wiem jak ten samochód sobie poradzi na przykład na multiku. Co mogę powiedzieć? Przód mi się podoba bardzo tego samochodu, tył jest taki jeszcze dyskusyjny, jeszcze do niego się nie przyzwyczaiłem. Ale przód jest całkiem fajny. Okej. No ciężko będzie tu wygrać. Za dobrze grają te boty, powiem wam. Naprawdę. Powinienem sobie poziom trudności zmienić chyba. Zmniejszyć. Bo oni jeżdżą perfekcyjnie, no. Żaden człowiek tak nie jeździ. No dobra, może jakiś tam jeździ. Ale ludzie to lubią, jak gram na multiku, to lubią, wiecie, na drifcie, się tam nie przejmować, że tam wygram, nie wygram, byleby się dobrze bawić. Yeah. Też, ale powiem wam, że no... Okej, okay, zgodzę się, słabo jeżdżę, naprawdę teraz. Także co, pełne skupienie? A to już i tak końcówka chyba, nie? No, dzisiaj mi zupełnie nie idzie w Fordzie. Ostatnio mi nie idzie w Forze, ale to dlatego, że mało też grałem w Forze ostatnio, teraz tak troszeczkę więcej zacząłem. I no jak na razie ten samochód nie zachwyca, musimy sobie przejechać jeszcze jeden wyścig, zobaczyć jak mi pójdzie. Na zakrętach jest słabo, nie wiem czy ja coś może źle stuningowałem albo coś, ale na zakrętach no mi się nie podobał ten samochodzik. No, zobaczymy dalej. Tak jak ja jeżdżę tymi samochodami z klasy S1 i one się naprawdę fajnie trzymają drogi, tak ten jest jak, no trochę lepiej jak Tesla Model S, bo Tesla to już w ogóle, to jest pływak na tych drogach. Okej, okay, co my tu mamy? Tu mamy, no nie no, crossowego nie będziemy jechać na pewno. Tu mamy coś. Sprint w dżungli. Właśnie szkoda trochę, ja bym się wolał pościgać z innymi samochodami, a nie tylko i8-ka. Tam chyba można stworzyć takie zawody, zaraz zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, tu mamy tor, ale to już mam na szaro. Zresztą ja już tą grę ukończyłem, już miałem ten tutaj finał. I teraz chyba robię jakby następny finał, bo tak było w Forza Horizon 2. Że raz robiło się ten jeden finał, a później, żeby gra była jeszcze ciekawsza, no to się robiło drugi. Okej. Okay. Dobrze. Pokaż, tutaj jeszcze rywali mogę sobie polecieć. Tak. Zaprojektuj i zrobimy tak. Anything. Anything goes. German performance. No dobra. Anything. Anything. Okej. Okay. Mamy anything. I teraz powinno być ok. Mam nadzieję, że nie pojawią się samochody z klasy S2. Bo będę miał przerąbane w tym anything. Przerąbane. Mam samochód z klasy A. Bardzo słabo stuningowany. Kurde. Właściwie ja tu nic na moc nie wrzucałem. W klasie A się samochody robi na moc bardziej. Się nie przejmuje tym prowadzeniem. Powinienem coś tutaj wrąbać. Myślę, że poszłoby mi lepiej. No, zobaczymy zaraz. 250 km w standardzie maksymalnej prędkości. Pewnie przez ograniczenie. No dobrze, teraz mamy lepsze odniesienie, tak? Bo ścigamy się z różnymi samochodami spalinowymi głównie. Chyba tylko nawet. Jestem jedyną hybrydą. Czuję się taką piękną hybrydą. No i zobaczcie, idzie.
Teraz nagle zaczęło się fajnie jeździć. No ale oni mają napęd na... No może tam Lancer ma napęd na 4 koła. Evo to jest chyba 8, co tam jedzie z przodu. A reszta to są tylnonapędowce, zdaje się. Łącznie z tym BMW, które mnie tu próbuje wziąć. Rekin głupi. No to jest też głupie, nie? Że te boty jak pominą sobie punkt kontrolny, to mogą normalnie dalej jechać, a ja muszę się cofać do tego punktu. Nie powinno być tak. Powinna być sprawiedliwość, demokracja. Co jest? Ojej, ojej. No, tak się czuję w tej klasie A teraz, jak... Pulsacyjne hamowanie trochę tam dało, ale i tak za późno zacząłem hamować i... Poleciałem na ścianę. Panie Ferrari, proszę się posunąć. Bo ja cię zaraz posunę. O właśnie, dziękuję. No kurde, to nie było fajne. Ale zobaczcie jak... No źle podjechałem tutaj. Jeden zakręt źle wziąłem. O ten, o to się od tego zakrętu wzięło, nie? Powinienem dalej jechać po tej stronie. O tak. I teraz zaatakować z tej strony zakręcik ładnie. I zobaczcie jaka jest różnica. Taka właśnie jest. To co, ja proponuję wejść teraz do warsztatu. Wywalić te części na prowadzenie, to obniżenie jakieś tam, wiecie... wyścigowe, coś tam i teraz dopieprzymy mu trochę mocy. Napęd na 4 koła, więc nie powinniśmy się specjalnie przejmować trakcją. Ten samochód będzie fajnie przyspieszał, fajnie się zbierał, fajnie startował. Okej. I go. Pewnie, że tak, zaraz mu tu mocy dodamy trochę. V8-kę wrąbiemy zamiast tej hybrydy cholernej. Po co mi to? W grze wyścigowej, gdzie ja się nie muszę przejmować żadnym paliwem, żadnym spalaniem, żadną sprawnością. Ja tu ciskam na padzie, gaz do końca i koniec. Dobrze, co my tu sprzęg... Po co mi dobra zmiana biegów? Weź przestań. Skrzynia biegów? Po co mi to? Sportowe zawieszenie? Hamulce by się przydały w sumie. Ale sportowe zawieszenie, daj spokój. Odciążenie. Zobaczcie. Niewiele się... Dobra, lecimy z mocą. Jakoś tam dam radę z trakcją. O cholera. Musimy coś delikatnego tu wrzucić. S1. Nie wiem, czy już uda się coś jeszcze wrzucić. Kurde, cokolwiek bym nie dał. O, jest. Prowadzenie mi spadnie, ale przyspieszenie i start się polepszy. Dziękuję za uwagę. Idziemy teraz na... Teraz ich rozwalę ich, rozsadzę ich na kawałeczki, mówię wam. Bo będzie teraz... To będzie już rutyna. Patrzcie, teraz biorę jakikolwiek wyścig. Nie ma opcji, że nie wygrywam. Patrzcie, jaka torpeda. Wow! Ole, teraz... No, dobra, co my tu mamy? Tu mamy wyścig, proszę bardzo. Jedziemy przez ten las deszczowy. Zobaczycie, teraz to nie będzie z miły, naprawdę. Weźmiemy klasa, możliwe wszystkie samochody. Tak, teraz to napierdziela. Podkręciliśmy te 1,5 litra, co tam pod maską jest, tylko nie wiem, którą akurat, czy z tyłu, czy z przodu. Strzelam, że z przodu. O Jezu, hamowanie 0,5 kilometra. Anything, jedziemy anything. Teraz trzymajcie się, jeszcze nie mogę doczekać. To będą sekundy, mówię, to będą sekundy. Patrzcie na ten start, nie? Na tą zmianę. Teraz to, mówię, czekajcie.
Cyk, co to za auta? Jakiś stary Ford. Jakieś, co, jakaś tutaj kosiarka. Honda. Mercedes C63. O, przerwany mam. Gdzie mnie spychasz, gnoju? Patrzcie, jak teraz przyspieszam. Idziemy ku zachodowi. Patrz, co? Nara, hybryda rządzi. Musimy jeszcze zrobić... Muszę skończyć ten wyścig przed zachodem słońca, bo ja chcę zrobić zdjęcie przy zachodzie słońca temu samochodowi. I musi być uchwycony ten przód, bo przód jest fajny w tym aucie. Tył jest też fajny, ale umówmy się, jest trochę gorszy z wyglądu niż przód. Ale teraz ten samochód śmiga. Nie mają ze mną żadnych szans. Powinienem tak od początku zrobić. W klasie A, jak masz samochód, tylko części na przyspieszenie się instaluje, a nie jakieś tam, po co mi lepsze zawieszenie. Ja już tu mam sportowe zawieszenie, sportową skrzynię biegów. Umówmy się. Co ty mi tutaj zjazd robisz? Patrzę, tu na drifcie jadę. Cholera, wyprzedzi mnie. Cholerny miniacz. Jeszcze mnie tu jakaś kosiarka goni. Cholera. Zrobił sobie przewagę, gnój śmierdzący. Nie. Tak to nie będzie. Oni tu oszukują, zobaczyli, że ja dobrze jadę i odpalili swoje haksy. Cholerne boty. Gdzie przy wewnętrznej, gościu? Jak ja bym tak pojechał, to ja bym już dawno na... Już bym tam w morzu był, tam 500 km dalej jest morze. Tutaj w tej grze. A on normalnie przy wewnętrznej by to normalnie pokonał i jeszcze by mnie zostawił z tyłu. Takie są te boty. Gdybym grał na multiku, takie coś by nie przeszło. Poleciałby w ścianę i koniec. No! Co? Ciekawe, jak on to zrobił. Zrobię nawet większy łuk. Tak, hamulce czerwone, już fioletowe miał hamulce i udało mi się wyhamować. Na pewno. Moje BMW i8. Nie macie szans, gnoje. Gonię tam z przodu to mini gówno. No, ślizga się na tych zakrętach trochę. Nie ma tej fajnej przyczepności, którą lubię w autach. Ale czasami mało przyczepności to też jest fajna sprawa, nie? No i kurde, co? Nie ma opcji. Ty kosiaro głupia, ty. Patrzcie, jak mnie blokuje. Przerysowałem mu drzwiczki. Już się nie wypłacił, blacharza. Cholera. Drugie miejsce. Ale i tak lepsze niż trzecie, nie? Właśnie. Zdobyłem sobie drugie miejsce. I cholera, nie zdążyłem na zachód słońca. Szlak. A chciałem zrobić takie fajne zdjęcie. Teraz jestem w lesie deszczowym, tu w ogóle żadnego światła nie ma. Nie wiem, czy uda się zrobić fajne zdjęcie mojemu BMW. Jaguar XKR. Pięknie. Cokolwiek to znaczy. Nie podoba mi się ten Jaguar z wyglądu. No i kurczę, co no. Jak ja mam tu zdjęcie fajne zrobić? Ludziska. Musimy gdzieś pojechać. Jakieś miejsce, gdzie jest trochę światła, bo tutaj w lesie gówno widać. Z naciskiem na gówno. Albo z przewagą gówna.
tu chyba pojedziemy, szlak. Jedź! To jest strefa driftu, ale tym samochodem to ja tutaj nie podriftuję. Tu mamy napęd na 4 i tak, tak, strefa driftu. 3000, dobra, wystarczy. Już podriftowałem. <laughs> 21 000! Ja zaraz zrobię tu strefę tym samochodem. 30 000! Gdzie ja mam w ogóle jechać? Kręcę się w tym lesie. Jedźmy gdzieś tu może. Nie zdążyłem na zachód słońca. Powinienem anulować tamten wyścig, żeby zrobić fajne zdjęcie. Czasami się całe lato... O, a co my tu mamy? Tutaj mamy jakąś lampkę. O, patrzcie, jak fajnie się... Ekstra, robimy zdjęcie. Nie wiem, tutaj nie ma... Na tle śmietnika, o. Tam, gdzie bym wrzucił to BMW. Nie no, fajne jest BMW, fajne, fajne. Nie no, tylko gówno widać. Nie widać jego samochodu. Musimy jechać gdzieś indziej. W lesie jest zawsze cholernie ciemno, no. Niespodzianka, co? Jak to jest, że w lesie jest ciemno? Bo tu kuźwa światło nie dochodzi. Musimy pojechać gdzieś do centrum Horizon. Tam jest dużo świateł i tam porobimy fotki. Albo fotkę. O, o. Tu już jest jaśniej, nie? Od razu. Chociaż i tak ciemno. Na konsoli było jaśniej. Będę grał na konsoli chyba w tą grę. Będę grał w tą grę. O, nie. Murek nie do przejechania? Nie no, da się go przejechać. Pojedziemy na przełaj. Fajnie, że tutaj jest w tej Fordzie mało miejsc, przez które nie można przejechać. A w Fordzie Horizon 2 dużo było takich niemożliwych do przejechania murków. Okej, jesteśmy blisko centrum Horizon. Tak naprawdę mogę szybko zrobić dzień, na przykład rozpocząć jakiś... Wiem, może... Właśnie, możemy tak zrobić, patrzcie. Tutaj był ten wyścig. Ten samochód w ogóle nie ma przyczepności. Trzeba by było go zrobić w klasie S1, żeby on jakoś jeździł. Bo teraz to jest masakra. Naprawdę. Są bardzo fajne samochody w klasie A, które zdecydowanie lepiej się spisują. Patrzcie, rozpocznę sobie wyścig. Nie, tutaj tam synchronizacja drive-atarów i tak dalej. Ale powinna mi się zmienić pora dnia na tą porę z wyścigu. Czasami się tak robi, ale nie wiem, czy w tym wyścigu tak właśnie jest. Powinno być. Powinien być ten fajny zachód słońca. O właśnie, widzicie, o co mi chodzi? Widzicie, o co mi chodzi? Jest piękny zachód słońca. I teraz co? Teraz biorę i anuluję. Przerwij wyścig. Tylko nie noc. Zhakowałem grę. Kurde, zobaczcie. I mamy piękny dzień. Teraz mogę zrobić fotełkę. Szkoda, że tu nie ma jakiegoś takiego fajnego tła. Nie, jest tam góra. Dobra, zobaczmy, czy tutaj uda się zrobić fajne zdjątko. Nie. Pyk. Uuu. Tak wygląda fajnie. A tak? No tak... Srak. Wiecie co? Może... Wyjdziemy z trybu zdjęć i będziemy jechać w drugą stronę. I w drugą stronę zrobimy odpowiednie zdjęcie. Mówię. Patrzcie. Zakręcamy. Cyk, i patrzcie na to. I zdjątko, i teraz od przodu. Tak jak napisali w książkach. Patrzcie. Kurczę, trochę ten cień brzydko wygląda, nie? Ale no, bez cienia... Kurczę, to teraz jak tak patrzę, to wolałbym chyba jednak z tyłu zrobić zdjęcie. No, tutaj tego przodu w ogóle nie widać przez ten cień. Za ostre światło, musimy zawrócić. Chyba, że... byśmy jeszcze jakiś fajny krajobraz złapali. Nie, ten tył chyba wyglądał najciekawiej. Tak, i... Bo słońce mi zaraz zajdzie. I mnie szlak trafi. O! Perfekto. Złapiemy jeszcze odpowiednią klatkę.
Okej. Wow, 50 tysięcy za sfotografowanie samochodów. Pięknie, mamy ładne zdjęcie. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie.